Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy na temat przepisów, ale też na temat trendów, jakie dzieją się w świecie dronowym. Będziemy rozmawiali o tym najmniejszym przedziale masy, jeżeli chodzi o drony, a mianowicie o dronach do 250 gramów. Dlaczego ten przedział jest taki ważny? Jak to się dzieje, że wielu producentów, ale też osoby, które same budują, starają się zejść poniżej 250 i z czym wiąże się latanie w tej najmniejszej kategorii właściwie, bo to jest podkategoria A1 do 250 gramów. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, my w Polsce mamy przepisy nowe już rok właściwie. Kończy nam się cały rok, kiedy obowiązują nowe przepisy dronowe i tam wyraźnie jest napisane w nich, że jeżeli dron waży poniżej 250 gramów, wiadomo, że trzeba się zarejestrować, ale nie trzeba robić dokumentów i też możemy latać w tej najniższej podkategorii, jeżeli chodzi o kategorię otwartą, czyli obostrzenia są jak najmniejsze. Można też przelatywać nad ludźmi i też latać w zasięgu wzroku do 120 metrów. Ja powiem za chwilę trochę więcej na ten temat. I to mamy w Polsce i w Unii Europejskiej. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, trzeba rejestrować drony o masie powyżej 250 gramów, a w niektórych krajach, na przykład w Kanadzie, trzeba robić licencję na latanie dronami cięższymi niż 250 gramów. Jak widać, jest to dosyć ważne. W takim razie dzisiaj trochę takich praktycznych przykładów, bo wiele osób zaczyna swoją przygodę. Kupują sobie drona w media czy w RTV i zastanawiają się, czy mogą latać legalnie, jak to wygląda. Te przepisy są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale one są podane w taki sposób, no dosyć oficjalny. Wiadomo, że dość klarownie, ale mimo wszystko dla początkującego jest to trudno ogarnąć. W takim razie od czego zacząć? Jeżeli chodzi o latanie takimi maluchami, zwykle latamy w kategorii otwartej, w podkategorii A1. Co to znaczy? To znaczy, że nie musimy otrzymywać na lot zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to po pierwsze, a po drugie możemy latać praktycznie bez uprawnień czy przy minimalnych obostrzeniach. Jeżeli chodzi o loty w podkategorii A1, latamy do wysokości 120 metrów w zasięgu wzroku, przestrzegając oczywiście stref geograficznych, takich jak na przykład lotniska, czy strategiczne zakłady pracy, albo jednostki wojskowe, czy więzienia, albo areszty śledcze, czy tereny o znaczeniu strategicznym dla państwa, czy dla bezpieczeństwa właśnie. Więc latamy do 120 metrów nad terenem w zasięgu wzroku i tego powinniśmy się trzymać. Co jest od nas wymagane, jeżeli kupimy sobie miniaka? Przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z instrukcją obsługi. To jest ważna sprawa, żeby wiedzieć, jak dane urządzenie obsługiwać. Po drugie, wchodzimy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i pomimo, że ten dron waży poniżej 250 gramów, bo on waży powiedzmy 247, taki jak jest teraz, to powinniśmy zarejestrować siebie jako operatora. Rejestrujesz siebie, bo jesteś właścicielem drona, jako operatora. I numer operatora, który uzyskasz po rejestracji na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, masz obowiązek umieścić na dronie. Tak jest skonstruowane nowe prawo, że każdy dron powinien mieć numer operatora. To jest bardzo ważne, powinien być tak oznakowany. I teraz w zależności od tego jeszcze, czy budujemy, czy kupujemy, też jest troszeczkę inaczej, bo możemy zbudować sobie drona sami, jeżeli mamy wprawę i wiemy, jak to zrobić. I też jeżeli latamy w zasięgu wzroku, a latamy w goglach. W tym przypadku porozmawiamy głównie na temat lotów w zasięgu wzroku, czyli takim dronem jak Mini. Nie będziemy rozmawiali szerzej na temat lotów w goglach, bo przepisy są dosyć proste, jeżeli chodzi o FPV. Natomiast to, co jest istotne, to, o czym nie powiedziałem, pomimo, że ten dron waży poniżej 250 gramów, to ma urządzenie do zbierania danych, czyli ma kamerę i dlatego rejestrujemy siebie jako operatora i oznakujemy to urządzenie tutaj znakiem danego operatora. Zwykle to jest znak, który zawiera POL i dalej ciąg cyfr i liter.
Jeżeli byśmy chcieli latać jednostkami cięższymi, wtedy robimy sobie uprawnienia A1, A3, czyli trzeba przejść taki egzamin. Najpierw kurs online, później egzamin teoretyczny. On jest dość prosty i myślę, że to jest dosyć intuicyjne, jeżeli chodzi o treść i pytania egzaminacyjne. A jeżeli ktoś ze zrozumieniem zapozna się z materiałami, to na pewno zda, jeżeli nie za pierwszym razem, to za którymś z kolei. Natomiast myślę, że nawet latając takim małym dronem, poniżej 250 gramów, warto sobie zrobić taki kurs i ten egzamin, ten test zaliczyć, z tego względu, że nie wiemy, kiedy możemy się przesiąść na cięższego drona, cięższy model i wtedy będziemy mieli uprawnienia czy A1, czy A3 na większą masę. Dlaczego nie? To, o czym trzeba pamiętać, co jest fajne, że takimi dronami możemy zarabiać też. Wydaje się to trochę dziwne, ale miniakiem jesteś w stanie robić bardzo fajne ujęcia, na przykład dla kogoś na Instagram czy na social media. Zrobisz sobie quickshoty dla niego, czy zdjęcia w panoramie, czy nawet krótkie filmy, montaże. Dlaczego nie? Można jak najbardziej zarabiać takimi dronami. Może nie jakąś górę pieniędzy i nie na Netflixie, tworząc ujęcia do Netflixa, ale na social media jak najbardziej. Tutaj przy tych maluchach można też dopinać rozebrane kamery, które są już naprawdę dobrej jakości, takie jak na przykład GoPro Hero, powiedzmy nawet 8 czy 10, które mają rozdzielczość już powyżej 5K w 60 klatkach, więc dają radę. Nawet taki CineLog jest w stanie unieść rozebrane Hero 10 i ujęcia całkiem dobrej jakości można wykonywać, które są wykorzystywane przez firmy na przykład do reklam albo do teledysków artyści stosują. Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o przelatywanie nad osobami, maluchami, można sporadycznie przelatywać nad postronnymi osobami, czyli nieznanymi osobami. Trzeba tego oczywiście unikać, bo ludzie się denerwują, jak się nad nimi lata dronem. Robimy to raczej przypadkowo, a nie celowo, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o zgromadzenia ludzi, takie jak na przykład koncert czy impreza sportowa, to tutaj nie możemy latać nad zgromadzeniami. Można przesunąć się w bok i dopiero ujęcia wykonywać. Natomiast zasada jest taka, że nad takim tłumem, który nie jest w stanie uciec przed tobą, nie powinieneś latać, przynajmniej w tej kategorii otwartej. Parę rzeczy jest jeszcze dosyć ciekawych. Tego typu dronami zwykle ludzie latają w goglach, ale też ćwiczą sobie w zasięgu wzroku i wielokrotnie spotyka się na przykład, nie wiem, loty w celu, testowe loty w zasięgu wzroku albo triki gdzieś w parku czy na boisku i ludzie też latają nimi tak, żeby sobie coś przećwiczyć albo żeby pokazać demonstracyjnie w zasięgu wzroku, więc wtedy te przepisy obowiązują trochę inne. Jeżeli chodzi o loty w FPV, czyli w goglach, do 50 metrów wysokości, odległość do 500 metrów w obecności spotera. To jest w kategorii otwarte, jeżeli chcemy czegoś więcej, to można poprzez stowarzyszenie czy klub modelarski albo w kategorii szczególnej też latać, która już wymaga na przykład zgody albo posiadania trochę lepszych kwalifikacji. Dlatego w niektórych krajach jest to bardzo kluczowe. W Polsce jeszcze nie tak bardzo się zwraca na to uwagę, ale jak wejdą nowe obostrzenia i większe kary, już takie projekty są rozpatrywane i są przygotowane, takie, że można zapłacić nawet 10 czy 15 tysięcy złotych mandatu za to, że lata się na przykład za daleko albo za wysoko, więc na to trzeba zwrócić uwagę i mieć świadomość też, że stwarzamy niebezpieczeństwo, możemy za to zostać dosyć mocno ukarani. Ale w niektórych krajach faktycznie, żeby latać blisko ludzi, żeby nakręcić coś ciekawego, trzeba latać maluchem. I tak jest na przykład też, jeżeli bierzemy drona na wakacje. Jeżeli bierzesz małego drona na przykład do Turcji, możesz spokojnie latać. W wielu krajach nie jest on traktowany jako narzędzie niebezpieczne czy do potencjalnego zagrożenia, stworzenia zagrożenia, ale raczej jako zabawka. Stąd ta masa 250 gramów, ona jest niby umowna, ale po pierwsze pozwala już na to, żeby zakwalifikować drona jako zabawkę jeszcze, a można już uzyskać całkiem profesjonalną, fajną jakość. Może nie jest to 100% profeski, ale już przynajmniej na tyle, że jesteśmy w stanie komercyjne rzeczy realizować. Także podsumowując, mogę powiedzieć tak, jeżeli kupujesz mini, to zapoznaj się z instrukcją, naucz się obsługiwać tego drona, później przejdź na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarejestruj siebie jako operatora, następnie tym numerem operatora oznacz sobie drona, tutaj mamy naklejkę akurat z boku. Warto też zrobić
zrobić sobie ten test i kurs, które są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wtedy masz świadectwo ukończenia takiego kursu i zdania egzaminu. To jest fajna rzecz. No i też trzeba pamiętać o tym, żeby zapoznać się ze strefami geograficznymi. No i ważna sprawa, o której nie powiedziałem, to jest aplikacja Drone Radar. Ona obecnie nie jest wspierana rozwojowo. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu takie wiadomości uzyskaliśmy, ale nadal warto taką aplikację sobie ściągnąć na urządzenie mobilne po to, żeby wykonać check-in, czyli żeby zalogować się i żeby sprawdzić, czy ktoś w naszym bezpośrednim sąsiedztwie nie lata. No bo wyobraź sobie, że takim maluchem wlecisz komuś w śmigła drona, który kosztował powiedzmy 60-80 tysięcy złotych, który nosi jeszcze bardzo drogą kamerę kinową typu Mini Alexa albo Red Komodo. I to jest całkiem realne, że można takie zagrożenie spowodować. Więc kolejną sprawą do przemyślenia jest na pewno ubezpieczenie OC. Czy warto robić ubezpieczenie? Zrobić sobie tak, jeżeli latasz w mieście, w dużych skupiskach, i latasz często? Jak najbardziej tak, bo może się trafić tak, że spadnie ci dron na samochód albo zniszczy coś wartościowego. Niekoniecznie to będzie sam dron, ale też możesz wyrządzić jakąś krzywdę komuś, czy wypadek może zaistnieć tylko dlatego, że się ktoś przestraszy, więc różnie z tym bywa. I lepiej mieć to OC, szczególnie jak w większych miastach latasz. Jeżeli mieszkasz poza miastem, wtedy myślę, że to jest też taka kwestia do wyczucia, czy potrzebne jest OC, czy nie, ale prawdopodobnie nowe przepisy, czy aktualizacja przepisów, która znowu wejdzie niedługo, będzie też nam definiowała ten obowiązek ubezpieczenia OC. To są mniej więcej te rzeczy, o których powiedziałem. Jeżeli masz ochotę na coś więcej, pod filmem znajdziesz linki do darmowych materiałów. Ja postaram się tutaj też umieścić taki webinar dotyczący nowych przepisów dronowych i zapraszam cię do korzystania, bo wiele rzeczy tam jest usystematyzowanych w takiej formie, rozdziały dotyczące danych poszczególnych kwestii i tak dalej. Jeżeli chcesz się rozwijać dalej, to jak najbardziej tak, bo wiadomo, że nie kończy się całość, nie kończy się zakres dronów na tej masie 250 gramów, tylko chcemy też czegoś więcej, prawda? Są podkategorie A2 czy A3 i też kategoria szczególna, która już wymaga większych uprawnień. Także zapraszam cię do tego materiału, który znajdziesz darmowego. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za rozwój i za fantastyczne nie tylko loty, ale materiały, które jesteś w stanie takim dronem stworzyć, a przede wszystkim twoje wrażenia i poczucie spełnienia w życiu, bo to jest mega fajna sprawa, że umiesz robić coś, co niewiele osób jest w stanie ogarnąć. Tak jest właśnie z lataniem dronami, z budowaniem ich i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!